Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. Tak jak wy teraz usłyszałam kiedyś Ewangelię. To była Ewangelia, która zmieniła moje życie. Tak jak wy teraz doszedł do mnie głos wołającego na pustyni. I tak samo teraz ja jestem dla was tym głosem. Nie zatwardzajcie swojego serca i nachylcie swoich uszu. Ewangelia zmieniła moje życie i także może przynieść zmianę do waszego życia. Nazywam się Julita Korgol. Kiedyś tak samo jak wy biegłam do pracy, a później do swojego mieszkania, które miałam na kredyt. Skończyłam tutaj studia prawnicze. Później skończyłam studia podyplomowe. Myślałam, że jak zdobędę to wszystko, co oferuje ten świat, to będę szczęśliwa. Na szczęście dotarła do mnie Ewangelia o Jezusie, który świat pokonał i On uratował moje życie. Jest także ratunkiem do twojego życia. Nie ma innej drogi. To jest najlepsza nowina. Przyjaciele, ja kiedyś myślałam, że jak będę miała dużo pieniędzy, jak poukładam sobie życie w ten sposób, jak uczy nas ten świat, to będę szczęśliwa. To doświadczę nieba na ziemi, ale nie była to prawda. Ani skończone studia, ani dobra praca, ani wysokie zarobki, ani później, gdy wyszłam za mąż, czy gdy urodziłam dwoje dzieci. Gdy mieszkałam w pięknym domu, wyjeżdżałam na zagraniczne wakacje. Poprawiałam sobie humor na zakupach czy u kosmetyczki. Okazało się, że to nie daje mi wcale szczęścia, że wewnątrz mnie jest ciągle pustka, że czegoś szukam, czegoś potrzebuję i na tym świecie nie ma nic, co tą pustkę może wypełnić. I wtedy, tak jak teraz do was, dotarł do mnie głos, tak jak głos wołającego na pustyni, bo taką pustynią było moje życie, o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu. I dla mojej mądrej głowy wydawało się to wtedy głupotą. Mówię, jak za mnie Jezus? Ale Słowo Boże mówi, że mowa o krzyżu i Jezusie jest głupotą dla tych wszystkich, którzy nie uwierzą, idą i giną. Ale może zmienić życie, podnieść życie, jest zmartwychwstaniem, jest zwycięstwem dla każdego, kto uwierzy. I w moim sercu coś się poruszyło. Duch Święty przekonał mnie wtedy, że ja potrzebuję Jezusa, że ta pustka, którą czuję wewnątrz mnie, to jest dlatego, że nie znam Boga. Choć od małego dziecka słyszałam imię Jezus i wykonywałam te wszystkie obrządki, które i wy wykonujecie. Za miesiąc macie święta, tak? Myślicie tylko o tym, jaki kupić prezent, może sianko włożyć pod obrus. Może ustawić jakąś szopkę, czy zaśpiewać kolędę, ale to nie jest Bóg. Tak samo robiłam ja i nie było żadnej zmiany w moim życiu. Ale ja usłyszałam słowa o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał po to, żebym ja mogła żyć. I choć wtedy wydało mi się trochę dziwne to, to odpowiedziałam na moje serce, które poruszyło się, gdy dotarły te słowa, bo Duch Święty, tak jak mnie wtedy, tak teraz was przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i o tym, że to, co ja mówię, to jest prawda. To jest prawda do waszego życia. Teraz przybliżyło się do was królestwo. Teraz decydujecie, co robicie z moim głosem i z tą prawdą, którą do was mówię. Ja też zdecydowałam. Ja wtedy odpowiedziałam, Boże, ja Cię w ogóle nie znam. Nie znam Cię, Jezus. Znam tylko jakąś wersję, którą mi przedstawiono tutaj w kraju. Może moja mama, może trochę Kościół, może gdzieś trochę przeczytałam, ale nie znam Cię naprawdę. Nie masz żadnego miejsca i żadnej roli w moim życiu. Kochani, ja nie wychowałam się w jakiejś patologii. Nie byłam też jakimś, jak to się mówi, strasznym grzesznikiem, ale moim największym grzechem i największym grzechem większości ludzi jest to, że żyjemy bez Jezusa. Dlatego wali nam się życie, dlatego wewnątrz odczuwamy pustkę. I ja byłam w takim miejscu, wewnątrz odczuwałam pustkę. I moje życie, mimo że na zewnątrz poukładane i szczęśliwe, wewnątrz mnie chyliło się ku upadkowi. I ja odpowiedziałam na ruch mojego serca, gdy usłyszałam Ewangelię tak jak wy teraz. Powiedziałam, potrzebuję Cię, Jezus. Żyłam bez Ciebie.
Przepraszam cię, pragnę cię poznać. Korzystam z tego, że przybliżyło się do mnie królestwo. Że tak jak ty, Jezu, powiedziałeś, że kładziesz przede mną błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć, i że to ja wybieram życie, wybieram ciebie, Jezus, bo ja chcę żyć i chcę zwyciężać. I tak oddałam moje życie Jezusowi. Uczyniłam go w moim życiu Zbawicielem i Panem. Zmieniłam styl mojego życia. Spokutowałam z tego, że żyłam bez Niego. Przyjaciele, ja nie mówię o jakichś pozorach. Ja mówię o realnym zwycięstwie każdego dnia. Nie ma innego miejsca, w którym człowiek może spotkać się z Bogiem, niż miejsce, w którym Jezus oddał za nas życie. Krzyż Jezusa to jest wyraz miłości Boga do człowieka. Największej miłości. On oddał swoje życie po to, żebyśmy my mogli żyć i zwyciężać. To jest największa ofiara. Co zrobicie z tą ofiarą? Co zrobicie z tym, że Jezus za was umarł po to, żebyście wy mogli żyć? W jaką półkę w swoim życiu to upchniecie? Ja musiałam odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z was musi też udzielić tej odpowiedzi. Krzyż to nie jest to, co nosisz na szyi. To nie jest jakiś krzyżyk czy medalik na łańcuszku. Nie wisi też na ścianie u ciebie w pokoju albo gdzieś w sali lekcyjnej czy w kościele. To jest wyraz miłości Boga do człowieka. Jezus tak ukochał nas, że siebie oddał na śmierć, żebyśmy mogli żyć. I musimy sobie odpowiedzieć wszyscy, co z tym zrobimy, co o tym myślimy. Musisz odpowiedzieć na to, czy w to wierzysz, czy nie. Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje Jezus? Na to pytanie ja też musiałam odpowiedzieć. I powiedziałam, ja cię chcę, bo cię nie znam, ale chcę cię poznać. Chcę, żebyś zajął najważniejsze miejsce w moim życiu. Przyjaciele, Bóg to jest Bóg mocy. Miałam guza w piersi. Jestem zdrowa. Miałam zapalenie tarczycy. Jestem zdrowa, bo taki jest mój Bóg. On nie wisi na krzyżu. On zmartwychwstał. Zmartwychwstał, grób jest pusty. Żyje i króluje. Pokonał diabła. Możesz w życiu chodzić za rękę albo z Bogiem, albo z diabłem. Guz mi się przytrafił, gdy chodziłam za rękę z diabłem. Wtedy poznałam Jezusa. Zostałam uzdrowiona z nowotworu. Bóg to Bóg mocy. Bóg jest Bogiem mocy. Ma realną moc do naszego życia. Moje życie podniósł. Zostałam uzdrowiona z guza. To jest też także dla ciebie. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, może masz jakąś nieuleczalną chorobę, coś przewlekłego od urodzenia. Może nie możesz mieć dzieci. Może masz depresję, lęki. Bóg jest większy niż to. Możesz do mnie przyjść, położę na ciebie ręce. Będziesz zdrowy. Ja też zostałam uzdrowiona. Zwycięstwo z krzyża jest dla nas. Dla nas. Każdy z nas. Każdy z nas może być zbawiony. To nie jest tak, że Ewangelia jest tylko dla jakichś ludzi, co żyją w patologiach. Ja nie żyłam. Ale Ewangelia jest taka sama dla bogatych i biednych, dla prostytutek i tak zwanych cichodajek, co po cichu niby sobie nie grzeszą, dla cudzołożników i dla takich w białych kołnierzykach, dla tych, co pracują na budowie i dla tych, którzy uważają siebie za dobrych. I dla tych, którzy piją, i dla tych, którzy ćpają, ta sama Ewangelia, ten sam Jezus dla wszystkich. To samo słowo o krzyżu, o śmierci Jezusa, o pustym grobie i o zmartwychwstaniu do życia każdego z nas. To samo zwycięstwo, ta sama moc, ten sam Bóg Jezus, który podniósł moje życie, jest także w stanie przyjść do twojego życia. Możesz na niego złożyć każdy ciężar,
Każdy ciężar, tylko On jest w stanie go ponieść. Nie musisz tego nosić sam. I tak nie masz siły. Popatrz na swoje życie. Popatrz, jak mało jest w nim przejawów życia. W większości to jest pustynia. Poza Jezusem życie jest pustynią. Ja też tego doświadczyłam i Ty też tego doświadczasz. Przyjaciele, to nie jest tak, że na niebo macie zasłużyć. Niebo jest z łaski, zbawienie jest z łaski, z miłości Boga do nas, z niezasłużonej przychylności. To nie będzie tak, że gdy umrzecie, to będzie jakiś taki sąd i powiesz, ale ja byłem dobry, to może niebo. No nie, jest tylko piekło wtedy, jeżeli nie poznałeś Jezusa tu na ziemi. To niebo nie będzie Twoim udziałem. Tutaj na ziemi decydujesz o tym, co się z Tobą stanie, gdy opuścisz tą ziemię. Tutaj wybierasz, czy będziesz żył, czy Twoim udziałem będzie piekło. Tutaj decydujesz o swoim życiu, bądź o swojej śmierci. Tutaj musisz zdecydować, masz wolną wolę, nikt Cię do niczego nie przymusi. Bóg tego nie zrobi. On dał Ci wolną wolę. Swoją wolną wolą decydujesz, czy wybierasz Jezusa, czy też nie. Teraz, gdy słyszycie mój głos, każdy z Was przyszedł z ziarenkiem wiary w swoim sercu. Dlatego się zastanawiasz, wierzysz, czy nie wierzysz w Boga. Przyszliśmy z tym po to, żeby Go znaleźć, żeby odpowiedzieć. Odpowiedzieć na to, odpowiedzieć wiarą w Jezusa. Ja mądrze zdecydowałam, ja dokonałam wyboru. Przyjaciele, nie do cierpienia jesteście powołani, do chwały, do chwały. Trzeba uwierzyć w Jezusa. Jego chwała jest moim udziałem. To jest wszystko dla Was, osiągalne przez wiarę. Królestwo jest dla nas. Możecie mieć jak w niebie, tak na ziemi. Bo Jezus powiedział, że swój pokój daje nam. On pokonał świat, pokonał wszystko to, co Cię przygniata i gnębi. Pokonał wszystko to, za czym pędzisz. Gdy Ci się wydaje, że coraz więcej będziesz miał, będziesz szczęśliwszy, ale wchodzisz na to drzewo, widzisz te złoto, a w ustach masz błoto. Ja byłam w tym miejscu, wiem, o czym mówię. Ale oddałam moje życie Jezusowi, bo usłyszałam tak jak Wy teraz Ewangelię i powiedziałam, ja Ciebie potrzebuję, Jezus, i nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać. Aktem mojej decyzji, nie mając żadnych emocji, ani nie mając jakichś dziwnych uczuć w swojej duszy, podjęłam decyzję. Powiedziałam, odpowiadam wiarą na to, wierzę w Ciebie, zapraszam Cię do mojego życia. I narodziłam się na nowo. Królestwo jest moim udziałem, to jest dla Was. Zwycięstwo Jezusa na krzyżu jest moim udziałem. Ja nie choruję, ja nie mam złych dni, nie mam depresji, nie mam nowotworu. Każdego dnia w moim życiu mam manifestację zwycięstwa Jezusa. Do Boga przychodzę jak do taty. On nie zsyła chorób, nie zsyła nieszczęść. To jest dobry tata. Jeżeli jedną rzecz miałbyś zapamiętać, to zapamiętaj to, że Bóg jest dobry i tylko dobry. I gdy Ty zawołasz do Jezusa, to poznasz Go jako dobrego Boga. Jako dobrego tatę, jako tego, który na krzyżu oddał za Ciebie swoje życie, po to, żebyś mógł żyć i żebyś mógł zwyciężać. Musisz mądrze zdecydować o swoim życiu, po to, żebyś mógł zwyciężać. Teraz, gdy przybliżyło się do Was Królestwo, teraz, gdy słyszycie mój głos, teraz podejmijcie mądrą decyzję. A będziecie żyć i zwycięstwo Jezusa, tak jak jest moim udziałem, tak samo będzie waszym udziałem. Będzie waszym udziałem. Jeżeli w sercu swoim uwierzycie w to, że Jezus Chrystus umarł za was na krzyżu i zmartwychwstał, że żyje i króluje, że jest Synem Bożym i swoimi ustami wyznacie, to narodzicie się z Bożego Ducha. Dziećmi Bożymi będziecie nazywani.
i zwycięstwo Jezusa na krzyżu będzie udziałem waszym i będziecie mieli manifestację w swoim życiu, tak jak ja ją mam. Mądrze decydujcie, przyjaciele. To wszystko zależy od waszej decyzji, od waszego mądrego wyboru. Amen.